Miejsce, w którym kręcono serial MASH. Ale nie do San Francisco, tylko do Santa Barbara, US 101. Santa Barbara. Coraz bardziej wygląda to jak z GTA. O, tu są znowu te takie liście wielkie. Trzeba tam iść zobaczyć, co to jest. To wygląda jak wielka jakaś paproć. Kącik dendrologiczny. Dotarliśmy pod te liście, które widać było z ulicy. Nie wiem, czy to było nagrane, ale olbrzymie liście olbrzymiej palmy. One wyglądają trochę jak te paprocie wielkie nowozelandzkie. Te liście są takie rozczochrane. Te palmy są po prostu największe, jakie widziałem, przyrosty tych liści. Taki liść ma chyba z 5 metrów, jak nie więcej. Pojedynczy. Jak spadnie komuś na głowę, jak już uschnie, to musi ważyć kilkaset kilo. Gramów. Nie byłem, w sumie byłem, ale nie byłem, nie zwiedzałem jakichś hiszpańskich kurorcików, ale to mi się tak trochę kojarzy, jakby było tak na modłę. No chyba, że to jest... No wpływy na pewno. Chyba, że właśnie w Meksyku są takie ładne. No tam są pewnie zaniedbane. Tylko ty właśnie nie chcesz jechać do tego Meksyku. Jak ja nie chcę? Chcesz? No pewnie, że chcę. Bo ja w Meksyku nie zarobię dolarów. Co nie? No raczej nie, tylko peso. Muzeum innowacji, coś takiego. Czyli coś, co było innowacją wczoraj, dzisiaj już trafia do muzeum. I jest koniec innowacji, to już jest historia. Widać po tym deptaku w Santa Barbara, że już jest po sezonie. A kończy się nam wrzesień, 28. Także jak ktoś nie lubi tłumów,
To idealny czas. Wszystkie knajpy raczej opustoszałe, ale większość jeszcze otwierana. Jak ktoś lubi tłumy, to domyślam się, że standardowe wakacyjne miesiące. Cały ten deptak jest wyłączony z ruchu samochodowego. A na razie się tutaj przechadzam tylko, żeby porozglądać się na lewo i prawo i wracać do auta, bo jeszcze przed nami dzisiaj jest kawałek drogi do zrobienia. Ja bym to opisał jako takie trochę hiszpańsko, może właśnie meksykańskie wpływy tutaj bardziej. Takie budyneczki białe z dachówką jakąś wypalaną. A tu takie fajne amerykańskie kino w Santa Barbara. Pachnie popcornem na zewnątrz. Są fajnie opisane nad wejściem. Duże budynki tu jakiegoś sądu. Często w tych miasteczkach jest tak jakby zaznaczony mocno budynek sądu. Tak jakby to państwo się opierało na tym. Oni się tu od samego początku musieli pozywać, więc pierwsze co zbudowali ogromne budynki sądu w centralnej części miasta. No tu jest też teatr. No i gdzieś tu zaczynamy wychodzić z tej całej z deptaku i starówki. Fajnie jest położone to miasto, bo w tle widać jakieś góry. Z drugiej strony ocean. To co najlepsze, łączy się. Bye bye. Bye bye Santa Barbara. Jakie są pałace cygańskie. Dzień kolejny, nie wiem który to, 29 września. Dojechaliśmy do Malibu, tej sławnej plaży. Nie najlepszą pogodę. A tu to tak wygląda. Plaża jest zabudowana co do skrawka. Takie wąskie wejścia. Teraz jest chyba przypływ, więc jeszcze jest woda jakby pod samymi tymi hotelami i restauracjami. I tak to wygląda. Wdzierają się te zabudowania aż do oceanu. Tam jest to molo. Sobota, nie, piątek, ale i tak ludzi mało. Jakoś pusto i cicho. Dziwnie wyglądają te zabudowania, które tutaj wiszą nad tą plażą, która kiedyś pewnie była cała szeroka, piaszczysta, a teraz w zasadzie do linii wody jest
jakoś umocniona. Tu się przychodzi na plażę, nie wychodząc na plażę. Można siedzieć sobie na plaży, nie dotykając w ogóle piasku. Jak dla mnie to Malibu piękne, tylko z nazwy. Z jakichś naszych wyobrażeń. No i często tak bywa w takich miejscach, które są gdzieś rozsławione w popkulturze, a potem się okazuje, że tam najlepsze czasy były 50 lat temu. No chyba, że ktoś tak lubi, no to wtedy. Wtedy spoko. Żeby nie było, jesteśmy wchodzimy na pier. Ja się tego nie ubrałem. Tak to wygląda z perspektywy morza. Są tam jakieś fale idealne w sumie do nauki. No i to jest to całe Malibu. Może byłoby ładnie, jakby słońce przyświeciło, ale jest jak jest. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jeszcze takie ujęcie dla miłośników dendrologii. Dla tych wszystkich, co mają w domu taki jeden badyl z takim listkiem jak to. Czasem taki badyl większy, czasem mniejszy. W mojej podstawówce taki badyl miał może 2 metry, do sufitu sięgał. No a tu jest ogromne drzewo, dające mega dużo cienia. A tu obok rośnie to drzewko takie, co też można kupić w supermarketach. Też w sumie figowiec się na to mówi, ale nie wiem, która nazwa jest bardziej poprawna. Oglądałem taki filmik, co tam pod spodem. Więc to są takie przejścia na do innego wymiaru. Się tak zastanawiałem, bo tutaj dużo jest zamkniętych lokali. Na Bookingu prawie nie występują w ogóle oferty hotelowe. No i się tak zastanawiałem, co tu jest w zasadzie ciekawego, że to Malibu ma taką jakąś renomę, przynajmniej ta nazwa jest po prostu rozsławiona chyba tylko przez ten alkohol, który nie wiem, czy w ogóle ma coś wspólnego z tą miejscówką. No ale Jagoda mi powiedziała na przykład, to co jest? To jest to, co tutaj, ten budynek? Nie, to jeszcze kawałek dalej, że jest restauracja Nobu, która jest no, znaną restauracją na całym świecie i stołują się tutaj gwiazdy i jakieś takie typu Kardashianki albo jakieś takie inne celebrytki, celebryci i sobie tam jedzą jakąś japońską kuchnię, fusion. A mają gwiazdki Michelina? No na pewno mają. Czy Michelina? No to w takim razie ja się nie znam. To jest pewnie tu, tak? Czy tam? Znowu się puściły auta, więc nic nie będzie słychać. No ale McDonald's wychodzi na to, że ma tutaj dużą konkurencję. Skoro ma naprzeciwko ulubiony lokal Kardashianek. Można na parking nawet wjechać. A, to tu było, tu gdzie mi no wymusili pierwszy. Jakby ktoś chciał tutaj się przejechać, to 30 dni wcześniej trzeba zarezerwować. Stolik. No fajne auta.
Czyli żeby tu przyjechać, trzeba się miesiąc wcześniej na obiad umówić. I na kemping jeszcze zapamiętać, żeby dwa dni wcześniej sobie miejsce pod namiot, bo całe pieniądze wydamy na obiad. No tak. A kempingi też nie są tanie, żeby nie było. No i to jest właśnie to w Kalifornii, zderzenie jakiejś super ekskluzywnej rzeczy z jakąś brudną, śmierdzącą ulicą, gdzie się w ogóle nie da skręcić, jak się chce nawet wjechać na tą restaurację. Także ja tego wszystkiego trochę nie kumam. Tak samo było w tym San Francisco. Jesteśmy w miejscu na świecie, gdzie stykają się chyba jakby najbiedniejsi z najbogatszymi. Chociaż może nie najbiedniejsi, ale przynajmniej bardzo biedni ludzie mieszkający na ulicach, przy których bardzo bogaci sobie jedzą obiad zarezerwowany 30 dni wcześniej. I po to się tu chyba przyjeżdża. I do widzenia, Malibu. Wracamy kapkę na północ, żeby odbić. A na wschód od Malibu wjeżdża się w taki kanion. Jak się nazywa ten kanion? Malibu Kanion? No nie wiem, płynie w nim Malibu Creek. Nazywa się to Malibu Canyon Road, więc chyba obstawiam, że tak. Coś takiego. Okidoki. Wyjechaliśmy z Malibu kanionem Malibu Creek i jesteśmy na kempingu Malibu Creek State Park Campground, coś tam. Pierwsza dla dendrologów ciekawostka: w Kalifornii mamy tutaj, przynajmniej w tym regionie, dość dużo takich oto dębów, które mają takie małe, ale twarde listki. Takie jakieś bardziej są, nie wiem, sztywne, ale za to mają wielkie żołędzie bezszypułkowe. O, ten jest jeszcze większy. Czyli są to dęby bezszypułkowe. A więc wchodzimy do doliny tutaj dębów. Valley Oaks. Largest oak in North America. Wyjaśniła się zagadka. Coast. A więc to ten. No to jest chyba taki bliżej nam, bliżej mu do naszego, ale też jest bezszypułkowy. To jest jedyne, co wiem o dębach, że są szypułkowe i bezszypułkowe. To był chyba jakiś tam dąb tutaj z wybrzeża, kostał czy coś tam, i ma takie ostre jak jakiś dziób, takie żołędzie. I ma naprawdę listki zaostrzone jak jakiś taki ostrokrzew. No, z daleka zupełnie nie jak dąb. Tego bym bardzo chciała zobaczyć. Co dla ciebie, że nas mocno widzi? Wszystko nam ukradnie. Tutaj jest to pod ochroną. Dzięki temu mamy kemping. Gdyby nie ten State Park, to nikt by tu nie zrobił kempingu i musielibyśmy za $500 nocować w Malibu. A tak to za jedyne 45 możemy sobie wziąć zimne prysznice i się cieszyć. Także tak wygląda żołądź chyba. Chyba żołądź to jest innego. Dębu bezszypułkowego z Kalifornii. Druga ciekawostka. Jesteśmy na kempingu i idziemy na szlak, który prowadzi w miejsce kręcenia serialu MASH oraz innych produkcji hollywoodzkich. Planeta Małp,
z 68. Nie oglądałem, ale znam tytuł. Coś, czego nie znam. Coś, czego nie znamy. A więc poszliśmy szlakiem w poszukiwaniu miejscówki, gdzie kręcono marsz. I nabieramy wysokości, a tu takie formacje skalne. Takie oto. Jak normalnie ze styropianu. Jakby to była faktycznie jakaś makieta z Hollywood. Nie wiem, czy to widać znowu. Może zmienię kamerkę. No, wielkiej różnicy chyba nie ma w tym obiektywie. Zwłaszcza, że jest bardzo pochmurno, mało światła. Ale w tych właśnie tu skałach to się dopatruje się planety małp. Bardzo ładne, takie dziurawe, gruboławicowe piaskowce, tak na pierwszy rzut oka. Tak tutaj wygląda planeta małp. Troszkę zarosła i wszystkie małpy już wyjechały stąd. Ale jest napisane, że you are here. Także to jest gdzieś tu. Jeszcze zbudowali most na tym strumyku, tamtą stronę, żeby to poszerzyć. A tutaj jest ten hiking trail, który jest tutaj. Strasznie dużo musieli zbudować tych rzeczy. Pewnie z papieru. No to idziemy dalej szukać dalszych scen. Taki piękny zakątek stworzony specjalnie na potrzeby filmu Planeta Małp, gdzie tu właśnie Fox, wytwórnia Fox, zbudowała taką zaporę. Czyli być może jest to jedyna zapora na świecie zbudowana przez wytwórnię filmową na potrzeby filmu. Być może więcej takich głupich pomysłów powstało. Robimy taki zwany urbex. Wchodzę w totalnie zakazane miejsce. Wow! Aż się trochę zląkłem. Dalej już chyba nie będę. Ale ta tama wygląda całkiem profesjonalnie. Jest jakieś tam ujście wody. Jakby się miało coś na dole otwierać. Ta tama wygląda naprawdę tak, jakby profesjonalnie ktoś zbudował normalną tamę. Nie, że to jakieś tam sklejone na szybko, na potrzeby tego filmu. Troszkę mnie już złapał lęk przestrzenny, ale widok na tą dolinkę jest całkiem wpytany. Tam są ci chyba wspinacze. Widać, że tu mają plac zabaw, bo są porozciągane jakieś liny. Takie troszkę jakieś cienkie te tasiemki. No i wracam na plan zdjęciowy. Aż dochodzimy do miejsca oznaczonego jako miejsce, w którym kręcono serial MASH. Jakoś się spodobał ten transporter, karetka. Pierwsze ujęcie z planu zdjęciowego MASH. Idziemy dalej. Attention all personnel. Report immediately to admitting war.
ward and operating room. Attention all personnel. Report immediately to admitting ward and operating room. Kamera, akcja. A tu nam pozują aktorzy. A tu właśnie na tym jakimś Willisie. Także tak, jesteśmy na miejscu, więcej złomu, więcej pozostałości po scenie, jakby kręcenia. Nie oglądałem tego serialu, ale znam tytuł i tutaj było kręcone 11 sezonów od 72 do 83 roku. Wszystkie sceny, które były na zewnątrz kręcone, były tutaj, a sceny w namiotach były gdzieś tam w studiu Foxa. No tu widzimy takiego transportera, któremu się mniej poszczęściło. Widocznie go tutaj zdemolowali. Tam są jakieś koszary, stoły. No i ładną sobie wybrali scenerię. Nie wiem niestety, gdzie się działa akcja serialu. Czy się działa gdzieś w Wietnamie, czy gdzie? 414 km do Tokio. No to by pasował jakiś Wietnam. Chyba, że to była wojna w Korei, ale tam chyba nie było z kolei żadnych akcji lądowych, nie wiem. Seul 54 km, no to się wyjaśniło. Akcja serialu MASH działa się w Korei. No to jak ktoś oglądał, to wie, co się działo w tym serialu. Ja niestety nie wiem. No i ostatnia lokacja tego serialu, opisany jako helipad, czyli tu lądował jakiś helikopter widocznie. Co, czujesz się jak w serialu? Nie, ale bardziej jak Twister. No to tyle. Tyle z planu zdjęciowego MASH. Kojarzysz tą ośmiorniczkę? Coś skądś tu kojarzę. Albo z jakiegoś filmu, albo z jakiejś gry. Także jesteśmy na planie filmowym serialu MASH. MASH to w Polsce. O, tutaj są jeszcze dla złomnika inne te rekwizyty. Też z silnikiem, proszę. Cała jakby głowica, blok silnika, wszystko można by było jeszcze odzyskać. Zwłaszcza, że to jakieś żeliwne pewnie. A to jest pewnie ten mały Willis, by tak wyglądało rozmiarami. Małe terenowe autko na resorkach. Bardzo porządne. Takiej blachy się już dzisiaj nie robi. Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę. No to kupimy spraya, będziemy malować. Tak, spraya i kurwa będzie, że nie ma. Tłumaczyłem 1000 razy. Ale. O, kurwa, człowiek dba bardziej jako żonę, kurwa, to jest sprzęt, a kurwa przyjdzie od tego. Bez silnika niestety. Ale w bardzo dobrym stanie wszystko ogólnie. Ciekawe blacharka. Tylko włożyć silnik i jeździć. I fajny byłby z tego camping. Ponad 2 metry do spania na długość, nad kole. Śmieszne to dla złomnika pozdro tutaj. Jak tutaj zaprojektowano tego, nie wiem co, Dodge'a. Możliwe, że to jest jakiś Dodge. Że to koło tu zapasowe jest tak wkomponowane.
I tutaj ładnie za nadkolem się kontynuuje.